Cześć i czołem. Kim był lub jest najniebezpieczniejszy człowiek na Ziemi? W ostatnich latach zaczęto brać pod uwagę hakerów jako tych najniebezpieczniejszych ludzi. Powód jest taki, że są oni w stanie upublicznić kompromitujące dane odnośnie polityków lub przedsiębiorców. Jednak są też ludzie straszniejsi, którzy zabijają dla frajdy. Joseph Kony to przez wielu uważany za najniebezpieczniejszego człowieka, który chodzi po wolności. Joseph jest ugandyjskim zbrodniarzem wojennym oraz przywódcą Lord's Resistance Army. Szacuje się, że od początku konfliktu w 1987 roku grupa LRA uprowadziła do 30 tysięcy dzieci. Armia Bożego Oporu, kierowana przez Koniego, jest odpowiedzialna za dziesiątki tysięcy zabójstw w północnej Ugandzie. Większość z ich ofiar to dzieci. To właśnie dlatego Joseph wraz ze swoją grupą rebeliantów stanowił zagrożenie dla całej Ugandy oraz reszty świata. Od kilkunastu lat prowadzone są rozmowy odnośnie ukrócenia zabójstw, gwałtów i szabrownictwa przez Josepha i jego grupę. Jednakże rozmowy nie przyniosły rezultatów, a Joseph nadal nie został ukarany. Joseph Kony podkreśla, że on i Lord's Resistance Army walczą o imię 10 przykazań. Od 2012 roku rozpoczęła się kampania, której celem jest nagłośnienie zbrodniczych czynów wykonanych przez Josepha Kona. Napisz w komentarzu strach, a w zamian przypnę ci serduszko. Daywood Ibrahim to gangster z Indii, którego aresztowanie jest nie na rękę politykom. W 2011 roku został uznany za trzeciego największego kryminalistę świata. Po śmierci Escobara wdrapał się na sam szczyt w rankingu najbogatszych kryminalistów z majątkiem blisko 7 miliardów dolarów. We wcześniej wspomnianym roku został również wysłany za nim list gończy, a wskazanie miejsca zamieszkania Ibrahima liczyło się z pozyskaniem nagrody o wysokości 25 milionów dolarów. Daywood jest szefem tzw. D-Company, czyli zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się syndykatem przestępczego podziemia Bombaju. Ibrahim jest poszukiwany pod zarzutem globalnego terroryzmu, morderstw, wymuszeń, handlu narkotykami na gigantyczną skalę i kilka innych spraw. W listopadzie 2017 roku trzy nieruchomości tego gangstera zostały zlicytowane przez rząd, w tym m.in. słynna restauracja Ronauk Afros. W indyjskich mediach mówi się, że Ibrahim zamieszkuje Pakistan, gdzie podobnież jest chroniony przez pakistański wywiad. Pedro Lopez to kolumbijski seryjny morderca. Mężczyzna w drastyczny sposób mordował głównie młode kobiety. Udowodniono mu zaledwie 110 zabójstw z ponad 300. Pedro urodził się w 1948 roku w Kolumbii i nie miał łatwego dzieciństwa. Psycholodzy sądzą, że to właśnie trudne dzieciństwo spowodowało, że stał się mordercą. Był jednym z kilkunastu dzieci prostytutki, która nie przejmowała się losem dzieci. Chłopiec został wyrzucony z domu w wieku 8 lat. Podobnież jego matka przyjmowała klientów i uprawiała seks w obecności swoich własnych dzieci. Lopez, mieszkając na ulicy, został zaczepiony przez mężczyznę, który zaoferował mu pomoc i ciepły posiłek. Jednak zamiast zaoferowanej pomocy został wykorzystany seksualnie i porzucony. Chłopiec całkowicie stracił zaufanie wobec ludzi. Od tamtej chwili zaczął uczyć się brutalnej szkoły przetrwania na kolumbijskich ulicach. W 1969 roku został skazany na 7 lat więzienia z powodu kradzieży samochodów. W chwili wyjścia na wolność zaplanował, że będzie bezwzględnym mordercą. W 1980 roku został złapany i sąd uznał go za winnego wielokrotnych morderstw i skazał go na karę dożywocia. Wskazał 81 grobów swoich ofiar, lecz dokładna ilość morderstw nie jest wiadoma. W 1998 roku został wypuszczony z więzienia i uznano go za zdrowego psychicznie.
Obecnie Lopez jest poszukiwany przez Interpol. Zodiac Killer to pseudonim nadany seryjnemu mordercy, który dokonywał zbrodni pod koniec lat 60. XX wieku. Jego pseudonim najprawdopodobniej pochodzi od szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej Zodiac, której logiem posługiwał się w swoich listach. To właśnie w listach opisywał swoje zbrodnie i przyznał się do 37 morderstw. Policji nie udało się schwytać mordercy, lecz służby wytypowały kilku podejrzanych, jednakże nikomu nie postawiono zarzutów. W dniu 31 lipca 1969 roku do gazet Examiner, The Chronicle oraz Times Herald przyszły listy o niemalże identycznej treści. Autor przyznał się do zabójstwa Davida Faradaya, Betty Jensen oraz Darlene Ferrin. W listach szczegółowo opisywał popełnione zbrodnie oraz zaszyfrował tekst, który miał ukazać się na pierwszej stronie gazet. Gdyby tak się nie stało, groził on popełnieniem kolejnych zbrodni. Ten zaszyfrowany tekst podobnież po odszyfrowaniu miał przedstawić jego tożsamość, lecz okazało się, że to jedynie tekst o tym, dlaczego lubi zabijać. Zodiac wysłał również zaszyfrowany list Z13, który zaczyna się nieszyfrowanymi słowami "moje nazwisko to". Mordercy nigdy nie postawiono zarzutów, a nawet nie jest wiadome, kim on był. Mao Zedong to największy zbrodniarz w historii naszej planety. Był to chiński polityk oraz przywódca Chińskiej Republiki Ludowej. Mao był bezwzględnym władcą nie tylko podczas swoich rządów, ale również w życiu prywatnym. Mówi się, że zabił więcej ludzi niż Hitler czy Stalin. Jego polityka doprowadziła do śmierci blisko 70 milionów osób, z czego blisko 40 milionów zmarło w wyniku wywołanej przez jego rządy klęski głodu. Mimo iż jego kraj był pogrążony w ubóstwie i niewolnictwie, to sam Mao szczycił się ze swojej pozycji wśród tysięcy intelektualistów z Zachodu. Mao na początku swoich rządów obiecał rolnikom kawałek ziemi, jeśli obalą miejscowych przywódców. To właśnie w taki sposób zginęło ponad 2 miliony osób, które ginęły z rąk rolników. Zedong szukał również wrogów w swojej partii, dlatego też zabijał jedną na 1000 osób. Nie tylko dorośli, ale również dzieci były oskarżane o szpiegostwo. Szacuje się, że kolejne 2 miliony osób zginęło z powodu szpiegostwa, którego nigdy im nie udowodniono. Mao maczał również swoje krwawe palce w Tybecie. Przez jego interwencję w tym kraju zginęło 20% ludności Tybetu, czyli około kilkaset tysięcy osób w bardzo krwawy sposób. Mao posiada bardzo krwawą historię i to właśnie przez jego rządy zginęło od 65 do 70 milionów osób. Ayman al-Zawahiri to szef Al-Kaidy, który za czasów Osamy Bin Ladena był jego prawą ręką. Przez wielu jest uważany za najniebezpieczniejszego człowieka, który chodzi po ziemi. Terrorysta urodził się w 1951 roku w Madi w Egipcie. W 2011 roku, tuż po zabójstwie Bin Ladena, został wybrany na szefa Al-Kaidy. Jest oskarżony o współudział w zamachach na ambasady Stanów Zjednoczonych w wielu krajach. Rząd USA zaproponował nagrodę o wysokości 25 milionów dolarów osobie, która ujawni miejsce jego pobytu.